Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, zaczynamy od dodatku osłonowego, który można składać do 30 kwietnia. Kto może składać i z jakiego tytułu jest ten dodatek osłonowy? Jak najbardziej dodatek osłonowy realizuje u nas Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Tak jak pani redaktor wspomniała, to do 30 kwietnia takie wnioski można składać. No, dodatek osłonowy przysługuje zgodnie tutaj z kryteriami gospodarstwom domowym jednoosobowym, które dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, natomiast wieloosobowym 1500 zł na osobę. By obliczyć to wszystko, należy wziąć rok 2022 pod uwagę. Wszelkie te niejasności i jak do tego podejść, wyjaśniają oczywiście pracownicy naszego ośrodka. Warto się tam udać. Jeśli ktoś nie może się udać, to też można to zrobić drogą elektroniczną. Na naszej stronie internetowej opoczno.pl jest opisana cała procedura i tam jest numer telefonu, numer kontaktowy do naszego ośrodka pomocy społecznej, który realizuje to zadanie. No i tak jak powiedziałem, także drogą elektroniczną, czyli przez internet, przez tak zwany ePUAP czy profil zaufany, taki wniosek można złożyć, czyli nie wychodząc z domu. Na pewno, tak jak mówię, pojawiają się jakieś tam wątpliwości, to proszę dzwonić i na pewno pracownicy w tym pomogą. Ja patrzę tutaj właśnie na to, co jest na stronie gminy Opoczno i tutaj są właściwie już wyliczenia takie, że to chyba gotowe są, tak? Dokładnie. Wyliczenia zgodnie z procedurami są, także proszę do tego usiąść. Jeśli ktoś spełnia te kryteria, to warto skorzystać z takiej pomocy. Wiadomo, że często osoby ciężko sobie radzą w tej sytuacji przy tych wzrostach cen, także na pewno ten dodatek pomoże w normalnym funkcjonowaniu. Zapraszamy do skorzystania. Warto jeszcze dodać, że jeżeli ktoś złoży po 30 kwietnia, to te wnioski nie będą rozpatrywane. Zgadza się. Także proszę się spieszyć, chociaż czasu troszkę jest. Dobrze, a jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Opoczno, co Państwo zamierzacie z tym zrobić? Cały czas staramy się inwestować przede wszystkim w poprawę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o uczestników ruchu, czyli tych niechronionych, czyli pieszych, tak to się poprawnie nazywa, czyli inwestujemy w przejścia dla pieszych. Ich naprawdę pojawiło się bardzo dużo na terenie gminy Opoczno i mamy mnóstwo takich sygnałów, że te inteligentne przejścia, czyli w momencie, gdy pieszy dochodzi do przejścia, one się uaktywniają, są naprawdę dobrze widoczne, szczególnie w tych okresach jesienno-zimowych, gdzie kierowcy no nie zawsze mają te odparowane szyby, nie zawsze wszystko dobrze widać. I po raz kolejny udało nam się pozyskać środki na kolejne przejścia dla pieszych. Tym razem będzie w zasadzie ich 15, bo to są takie przejścia skomplikowane, gdzie na przykład cztery różne drogi dochodzą do siebie, czyli skrzyżowania. Również będą te skrzyżowania i te przejścia inteligentne dodatkowo wyposażone w przejścia, w chodniki, które ułatwią tam dojście. One były sfatygowane, trzeba było je poprawić i bardzo się cieszę, że to zadanie, które przekroczyło no, prawie 3 miliony złotych, bo 2700 dokładnie całość, a wysokość dofinansowania to 2 miliony 171. Udało się to pozyskać ze środków rządowych realizowanych tutaj przez Wojewodę Łódzkiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pojawią się wkrótce przetargi, mamy już rozstrzygnięte i mam nadzieję, że jak najszybciej wykonawca je ich dokona. No i tak jak mówię, to są kolejne przejścia w mieście. Będziemy w nie inwestować. Liczymy także tutaj na współpracę z powiatem, by pojawiły się również te przejścia w niektórych ważnych miejscach na drogach powiatowych, które też dofinansowujemy. Także im więcej takich inteligentnych przejść, tym bezpieczniej w gminie Opoczno. Kiedy jest planowany termin zakończenia tej inwestycji?
Planowany termin to listopad 2024, ale już mamy zapewnienia wykonawcy, że będą one wcześniej. Także to ten listopad to z pewnością rozliczenie, no ale myślę, że w tym okresie, gdzie będzie można realizować prace budowlane, czyli wiosną, ruszą one jak najszybciej. Czyli tutaj zaczynają się remonty, natomiast są też takie, które są zakończone. Jakie remonty dróg gminnych Państwo zakończyliście? Otrzymaliście tutaj dość dużo pieniędzy, no ponad 800 tysięcy dofinansowane też ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tak jest. Składamy zawsze, gdy te programy rządowe się pojawiają i bardzo się cieszę, że udało się, tak jak pani dyrektor powiedziała, prawie 1 000 000 złotych znowu pozyskać, bo ta inwestycja przekroczyła 1 000 000 złotych, 821 472 złote z tego rządowego funduszu, natomiast reszta oczywiście gminy Opoczno i przed mrozami udało się na koniec roku skończyć drogi gminne. To są takie o klasie D, tak zwanej, na ulicach Starzyńskiego, Tuwima, Matejki i Sienkiewicza. Również sfatygowane drogi, które wymagały modernizacji, mieszkańcy zwracali na to uwagę. No i bardzo się cieszymy, że one już są, funkcjonują i jest bezpiecznie i samochody się też nie będą niszczyć, także zachęcamy do korzystania. Ciekawy projekt, tutaj widzę, budowa miasteczka rowerowego dla zespołu szkół samorządowych numer 1 w Opocznie. Czego to dotyczy? Jak to w ogóle będzie wyglądać? Kolejne pozyskane środki przez nas, tym razem z Unii Europejskiej. Tutaj udało się pozyskać środki na miasteczko ruchu rowerowego, przepraszam bardzo, i faktycznie jest on zlokalizowany na jednym z osiedli, ale takim opiekunem tego miasteczka jest szkoła numer 1. Bardzo się cieszymy, że uczniowie, ale i też inni uczestnicy, najmłodsi, czyli nie tylko z jedynki popularnej, ale z innych szkół będą mogli z tego korzystać. Wartość projektu to prawie 1 000 000 złotych, tak jak powiedziałem, z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. No i by zadbać o to bezpieczeństwo, to najpierw trzeba pomyśleć o tych najmłodszych, to ci najmłodsi będą tam zdawać tak zwaną kartę rowerową. Tutaj liczymy ogromnie na współpracę Komendy Powiatowej Policji. Mamy już takie zapewnienia, będą przeprowadzone tego typu szkolenia i warto inwestować właśnie w młodzież, najmłodszych, byśmy czuli się bezpiecznie, by oni także w sposób odpowiedni mogli korzystać z ścieżek rowerowych, ale też bezpiecznie jeździć na rowerach, czyli edukacja to podstawa. Wygląda na to, że Państwo bardzo prężnie działacie, ale czy na wszystkie inwestycje Wam wystarcza pieniędzy, czy czasami gdyby było ich więcej, to byście mogli więcej zrealizować? Macie takie pomysły? Jak najbardziej. No, dzięki różnym środkom zewnętrznym udaje nam się faktycznie funkcjonować, no ale też jak najbardziej korzystamy z środków, które musimy zabezpieczyć, czyli jeżeli nam brakuje, to mamy też uruchomione oczywiście obligacje. Staramy się funkcjonować w taki sposób, iż korzystać z tych wszystkich środków zewnętrznych, dokładać te pieniądze, które musimy pożyczyć jak najrzadziej. Jest to taki mechanizm na przykład nadwyżki budżetowej na początku roku i wtedy dzielimy te pieniądze w taki sposób, by trochę spłacać, ale trochę inwestować i faktycznie przynajmniej od ostatnich 3 lat i ten budżet szykuje się także rekordowy na najbliższy rok 2024. Na te inwestycje jest najwięcej w historii gminy Opoczno. Budżety gminy Opoczno od paru lat przekroczyły 200 milionów złotych i na te inwestycje jest naprawdę dużo, a powiem pani redaktor, że z pozyskanych środków to ponad 100 milionów złotych w przyszłym roku będziemy wydawać, czyli oczywiście też dokładać i swoje. W związku z tym myślę, że mieszkańcy to dostrzegają, jak zmienia się Opoczno i, no i staramy się szukać dalej tych pieniędzy zewnętrznych, bo gmina Opoczno pozyskała zarówno z Unii Europejskiej, z funduszy norweskich, z rządowych środków, także gdzie można, to staramy się szukać te pieniądze. Już byłem ostatnio na przykład na szkoleniu i pierwszym otwarciu programu funduszy szwajcarskich, gdzie gmina Opoczno została zaproszona wśród 139 innych gmin w Polsce. Jest to dla nas wyróżnienie, bo chodzi tak naprawdę o skuteczność pozyskiwania tych środków. I tu znowu możemy sięgnąć po 60 milionów złotych. Bardzo trudny program, ale na pewno będziemy próbować.
Panie burmistrzu, wiadomo, że Polska jest krajem zanieczyszczonym, jeżeli chodzi o tą jakość powietrza, to różnie to bywa. Nie tylko Polska, ale w Unii Europejskiej też to różnie jest. Natomiast tutaj państwo też staracie się jakoś emisję zanieczyszczeń zmniejszać. Jak się to udaje? Jest bardzo ciężko przede wszystkim przekonać tych najstarszych mieszkańców. No nie ma się co dziwić, że nie chcą inwestować w te nowoczesne źródła ciepła, bo to jest dość trudne, ale my dostrzegamy, że faktycznie mieszkańcy wskazali taki kierunek. My specjalnie w tej kadencji skupiliśmy się na tym, by tą jakość powietrza zmniejszyć. Ja mam przyjemność zajmować się tutaj właśnie tą działką gminy Opoczno, czyli ochroną środowiska, i pozyskujemy kolejne środki, bowiem zarówno środki gminne angażujemy i każdy mieszkaniec może skorzystać, właściciel budynku, ze środków gminy, by wymienić kopciucha na nowe ekologiczne źródło ogrzewania, ale korzystamy ze środków zewnętrznych. Tu w tym przypadku w programie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Opoczno pozyskaliśmy znowu tutaj ponad 1,5 miliona złotych. Wartość projektu przekroczyła 2 miliony złotych i udało się zdemontować nieekologiczne źródła ciepła i zamontować nowoczesne. W przypadku 60 tutaj obiektów mieszkalnych naszych mieszkańców gminy Opoczno oraz także 7 świetlic wiejskich, bo też tam były kopciuchy, czyli kompleksowo do tego podchodzimy. Cieszymy się, że możemy pomóc w ten sposób mieszkańcom, bo po pierwsze to, co pani dyrektor powiedziała, czyli zmniejszamy tą emisję i powietrze, mam wrażenie, lepiej już się oddycha w Opocznie. No ale też te nowe źródła ogrzewania są i ekonomiczne, także myślę, że mieszkańcy do tego w ten sposób też podchodzą, że jak zmienią ten stary kopciuch, który dużo węgla musiał spalać, albo dokonają jakiejś tam termomodernizacji, to z pewnością na ten opał na ogrzewanie idzie mniej. Także na pewno po takie środki po raz kolejny gdzieś będziemy zaglądać, szukać, by pomóc mieszkańcom. To dobrze, że tutaj państwo pomagacie. A jak wyglądają ceny za ogrzewanie, za ciepło? Wiadomo, że te ceny bardzo wzrosły. Jak sobie tutaj z tym radzicie? No jest oczywiście trudno, ale inwestujemy właśnie w różnego rodzaju odnawialne źródła energii. Na przykład nasza największa spółka PGK dokonuje co chwila takich instalacji. Ostatnio także Miejski Dom Kultury założył panele z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli staramy się szukać takich rozwiązań. Na Urzędzie Miejskim w Opocznie także z dotacji funduszu montujemy panele, by zmniejszyć te faktury za ogrzewanie. No i pozyskaliśmy też dla mieszkańców, bowiem w gminie Opoczno 466 tutaj właścicieli nieruchomości dzięki staraniom gminy otrzymało dotacje. Pozyskaliśmy ponad 8 milionów złotych razem z partnerską gminą Poświętne, gdzie 75 instalacji przybyło tam dla mieszkańców. No i to też jest taki ważny czynnik zmniejszania tutaj tych faktur, rachunków. No i czynimy tutaj też starania z naszymi sąsiadami, z 5 innymi gminami, by założyć klaster energii. Wówczas mam taką nadzieję, że będziemy mogli produkować tu energię i tu ją konsumować. Czekamy też na zmiany w prawie, czyli przygotowujemy się do takich zmian, ale faktycznie trzeba mocno w najbliższej kadencji, która się pewnie niedługo zacznie, walczyć o mniejsze faktury za energię, które będą na pewno każdą gminę tutaj spędzały sens powiek, bo to jest naprawdę ważny taki czynnik. Miejski Dom Kultury w Opocznie organizuje koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Małej Armii Janosika. Ona taka mała nie jest, 180 członków, to ogromna. Zgadza się, to bardzo się cieszę, że tutaj Miejski Dom Kultury i oczywiście gmina Opoczno, bo to Dom Kultury jest naszą jednostką, finansujemy ten koncert jako gmina Opoczno. Od razu także dziękuję księdzu kanonikowi Mieczysławowi Głogowskiemu, który udostępnił nam tutaj miejsce, czyli parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, w tamtym kościele, który jest największy w Opocznie, odbędzie się ten koncert, bowiem tak jak pani dyrektor zaznaczyła, to 180 dzieci z gór, czyli ten najbardziej charakterystyczny folklor, a w Opoczno też jest znane z folkloru, czyli cieszymy się, że będziemy gościć górali, najmłodszych górali. Mała Armia Janosika, która jest bardzo duża, wykona najpiękniejsze polskie kolędy.
Mamy wrażenie, że jest bardzo duże zainteresowanie tym koncertem w sąsiednich, tutaj niedalekich miejscowościach. Wiemy, że kilka tysięcy osób na takie koncerty Małej Armii przychodzi. W związku z tym zapraszamy, bo wstęp jest wolny. Rozpoczynamy o godzinie 17. W związku z tym, iż jest zimno, to chciałbym powiedzieć, że kościół będzie udostępniony od godziny przed, czyli od godziny 16, bowiem będą wcześniej oczywiście próby tego zespołu. Czyli proszę nie marznąć, proszę przed samą 17 przyjść, zapraszamy. I to będzie z pewnością jedno z większych wydarzeń muzycznych w naszej gminie. Będziemy razem śpiewać, kolędować. To jest przepiękne, by być razem i jeszcze skorzystać z tego okresu bożonarodzeniowego, który się już kończy. No i na taki koncert zapraszamy. Warto wejść na stronę tutaj Opoczna, bo widzę ten plakat i te 180 osób, które właśnie są na tym plakacie, no wspaniale się to prezentuje. Robi wrażenie, a proszę mi uwierzyć, sam słucham tej Małej Armii Janosika, szczególnie w tym okresie bożonarodzeniowym. Przepięknie wykonują te najpiękniejsze polskie kolędy. No, jak pani redaktor sobie i słuchacze zdajecie sprawę, gdy dzieci śpiewają, to nam wszystkim jest miło i serdecznie zapraszam na ten koncert. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.